Co innego? Cebula. Ona nie ma wnętrzności i jest sobą na wskroś cebula do stopnia cebuliczności. Cebulasta na zewnątrz, cebulasta do rdzenia, mogła wejrzeć w siebie. Cebula bez przerażenia. Cześć, tu Bork, Retrogralnia, a dzisiaj przedstawię Wam okoliczności powstania projektu oraz oczywiście sam projekt, tak byście mogli i Wy sobie go skopiować, dzięki któremu właśnie teraz jeszcze tylko uczniowie, ale już od 3 października wszyscy chętni będą mogli sobie zadzwonić retrotarczowym telefonem w Gdańsku na wystawie poświęconej Wisławie Szymborskiej do autorki i posłuchać deklamowanych przez nią wierszy. Zanim jednak przejdziemy dalej, zapraszam na wiadomość o naszym partnerze. PCBWay to firma dostawca wszelakich usług i produktów związanych z projektowaniem i wykonywaniem customowych płytek PCB, ale także ich montażem i składaniem w gotowy do sprzedaży produkt. Jeśli zarejestrujecie się na stronie PCBWay.com, otrzymacie kupon na $5, który wystarczy Wam na opłacenie produkcji 5 sztuk płytek PCB, a możecie mi uwierzyć, możecie za ich pomocą wykonać w ten sposób masę dodatków do maszyn 8-16-bitowych. Wspomnę Wam też, że prócz płytek PCB firma zajmuje się wydrukami 3D, co jest również bardzo przydatne w naszym hobby. Polecam więc firmę PCBWay Waszej uwadze, a my wracamy do tematu odcinka. Cześć, tu Bork, Retrogralnia, a dzisiaj pokażę Wam, jak przerobić stary telefon tarczowy w taki interaktywny eksponat, dzięki któremu będziecie mogli nie tylko słuchać wiersze sławnej poetki, ale też po prostu zasymulować działanie tej utraconej już przez świat technologii i pokazać innym, jak ona działała. Możecie zauważyć, że podobny film nakręciłem już 4 lata temu. To wtedy wpadłem na pomysł, by taki oto stary telefon przerobić na retromuzealny eksponat i wystawić go u nas we Wrocławiu. Wówczas posłużyłem się popularną wtedy płytką, mikrokontrolerem 8-bitowym Arduino i z jego pomocą zasymulowałem funkcję telefonu, to jest podnoszenie słuchawki, kręcenie tarczą oraz rozmawianie, a raczej wysłuchiwanie rozmów. Telefon generalnie działał i służył nam w muzeum może przez rok, może dwa, ale miał kilka wad. Po pierwsze, odgrywane przez Arduino z karty SD sample, pliki dźwiękowe, miały bardzo niską jakość. Rozmowa kontrolowana. Co było spowodowane bardzo małą mocą procesora napędzającego ten cały projekt. Po drugie, ten telefon prawdopodobnie w zależności od temperatury otoczenia rozregulowywał się i czasami nie łapał dobrze wykręconych numerów. Wpadłem wtedy na pomysł, by zmienić jego wnętrze i przejść na wiele mocniejszą, jeśli idzie o moc obliczeniową, ale i tanią, w tamtym czasie tanią, płytkę Raspberry Pi Zero. Jednak pewne nieoczekiwane przeze mnie problemy, które wynikały z samego faktu, że płytka ta już nie była takim czystym, prostym mikrokontrolerem, ale właściwie komputerem działającym pod kontrolą systemu Linux, spowodowały, że ta wersja telefonu działała jeszcze mniej stabilnie. Później przyszła pandemia i zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i zdrowym rozsądkiem ten eksponat trafił do szafy i jakoś już później z niej nie wyszedł. Dziwnie się jednak toczą ludzkie losy. Przed wakacjami skontaktowała się ze mną przedstawicielka Akademickiego Centrum Kultury Uniwersytetu Gdańskiego. Okazało się, że widziała mój filmik i się zastanawiała, czy moglibyśmy przygotować podobny eksponat na wrześniowo-październikową wystawę poświęconą wielkiej poetce. Przyznam się, że był to dla mnie bardzo dobry pretekst, czy mówiąc kolokwialnie kop, by zacząć pracę nad nową wersją telefonu, no i przysłużyć się także kulturze. Po jakimś czasie dotarł do mnie telefon do przerobienia z Gdańska, no ja zająłem się pracą. Tym razem postanowiłem sprawy nie przekombinowywać i posłużyć się z jednej strony nowym, ale wyjątkowo dobrym i popularnym ostatnio mikrokontrolerem Raspberry Pi Pico, który jest przy Arduino wręcz potężnym urządzeniem, lecz nadal bardzo prostym w użyciu, a z drugiej strony starym, ale bardzo popularnym, maciupkim odtwarzaczem plików MP3 z karty SD, DF Playerem Mini, który jest praktycznie rzecz biorąc sam w sobie osobnym urządzeniem, ale można go też kontrolować z zewnątrz. Szczególnie jego użycie upraszcza bardzo mocno projekt, bo w jednym miejscu, można powiedzieć gratis, czy tam za cenę 20-30 zł, ale bez naszej pracy, co najważniejsze, mamy urządzenie, które samo potrafi odgrywać z karty SD wskazane pliki, a także posiada mały wzmacniacz, a z Arduino komunikuje się prostym protokołem przez port serial, dzięki czemu nie musimy się praktycznie martwić muzyczno-dźwiękową stroną projektu. No to do roboty! Oczywiście zanim to wszystko trafiło do telefonu, to składałem to na płytce wtykowej,
Szczególnie, że był to mój pierwszy projekt robiony od zera na Pico. Na karcie SD znajdują się pliki z MP3-kami, z dźwiękami telefonu i wierszami. Muszą mieć one specyficzne nazwy katalogów, na przykład 01, 02, 03 i później też plików w tych katalogach rozpoczynających się plików od trzycyfrowego numeru, na przykład 001, 002, /dzwonek.mp3. Dzięki temu można DevPlayerowi wydawać proste polecenia w stylu graj plik 1,2, gdzie 1 to numer katalogu, a 2 numer samej MP3 w tym katalogu. Występujące na karcie SD po numerkach nazwy plików są już tylko tak na właściwie dla nas samych. DevPlayer się tym zupełnie nie przejmuje, co tam jest napisane. Pierwsze dwa kabelki, jakimi łączę player z Pipico, to kabelki odpowiadające za komunikację, za protokół serial. Należy je podpiąć pod piny RX i TX, zarówno w Pi, jak i w playerze, oczywiście krosując je, bo to, co na jednym urządzeniu jest wyjściem, na drugim jest wejściem, no i odwrotnie. Do odtwarzacza podłączamy zasilanie, jest on bardzo mało wybredny, działa od 3,2 V do 5 V, więc będzie miał tutaj zasilanie pochodzące bezpośrednio z wyjścia zasilania Pipico 3,3 V. Podłączamy też masę, no masa jest oczywiście wspólna dla wszystkich układów. Jako głośnika będę używał tutaj głośnika ze słuchawki telefonu, muszę więc go podłączyć do wyjść głośnikowych na playerze. Są to wyjścia Speaker Plus i Speaker Minus. Ostatnim krokiem obsługi dźwięku jest podłączenie wyjścia Beezy na playerze z jakimś wejściem na Pico. Wybrałem tutaj wejście akurat 18, to nie ma jakiegoś tam właściwie znaczenia. Na tym wyjściu odtwarzacz po prostu wskazuje, czy aktualnie wydaje z siebie jakiś dźwięk, czy nie wydaje, czy gra, czy nie gra, bo na przykład plik MP3 już mu się skończył. I tak podłączone układy można już programować. Ja wybrałem tutaj MicroPythona i użycie programu Tony. Jest to bardzo wygodny sposób używania Pipico, może nie najszybszy, nie najbardziej optymalny, ale na pewno wygodny. Takie używanie Pipico wygląda następująco. Po uruchomieniu programu i podłączeniu sobie Pipico kablem do komputera, kablem USB, możemy na naszą płytkę wgrać specjalne oprogramowanie będące interpreterem języka MicroPython. Robi się to tylko raz i to bardzo szybko. Po wgraniu interpretera możemy teraz na płytkę z poziomu komputera i programu Tony przerzucać na nią pliki, skrypty MicroPythona, edytować je, uruchamiać, testować i to wszystko bez żadnej kompilacji plików, to się wszystko robi na żywo, jak to w interpreterze bywa. Super wygodna sprawa. Natomiast sama płytka Pipico, tak już przygotowana, będzie po starcie, już bez komputera, sama z siebie starać się uruchomić jeden z plików autostartowych, na przykład main.py. No i tak będzie działał później sam telefon. Teraz teoretycznie musiałbym napisać program, który obsługuje transmisję z odtwarzaczem, ale oczywiście nie będę wyważał otwartych drzwi. Na GitHubie znajduje się już taka biblioteka, pewnie nawet nie jedna. Jak widzicie, jej używanie jest banalnie proste. Wystarczy zdefiniować obiekt odtwarzacza i można mu wydawać takie proste komendy jak play track z numerem katalogu i pliku, pause, resume czy next track oraz sprawdzać, czy dany plik jeszcze trwa, czy odtwarzacz jeszcze coś gra, zapytaniem query busy. Wgrałem więc sobie za pomocą środowiska Tony plik biblioteki i plik testowy, podłączyłem płytkę do głośnika w telefonie, oscyloskop, byście mogli też widzieć falę dźwiękową i zrobiłem testa. Jak widzicie, udało się. Drugą częścią projektu było obsłużenie wybierania numerów. Musiałem tylko sobie przypomnieć, który kabelek za co odpowiada w rotatorze. Na szczęście jest tutaj tak, że jeśli do kabelka czerwonego podłączymy zasilanie, to na kabelku szarym nie mamy napięcia, jeśli się nic z tarczą nie dzieje. Nie mamy też napięcia, gdy tarczę nakręcamy. Ale gdy tarczę puszczamy i tarcza wraca, pojawiają się tam impulsy, które sobie tam pikują aż do momentu zakończenia obrotu. W poprzednich wersjach tego telefonu bawiłem się w liczenie impulsów, teraz jednak postanowiłem iść po rozum do głowy. W momencie pojawienia się pierwszego impulsu puszczam wirtualny stoper, a zatrzymuję go, gdy upewniam się, że impulsy przestały występować. Dzięki temu mam czas obrotu tarczy, czy powrotu tarczy. Z czasu powrotu tarczy mogę z dużą pewnością wywnioskować, do jakiej cyfry została ona wcześniej naciągnięta i tak właśnie rozpoznaję numer.
O dziwo jest to o wiele dokładniejsze niż skomplikowane zliczanie wcześniej impulsów w poprzednich wersjach, na początku przez Arduino, a później przez osobno kupiony przeze mnie przetwornik analogowo-cyfrowy do Pi0. I Pico podłączam jeden kabel do napięcia, a drugi do jednego z wejść analogowych Pico i tylko obserwuję, kiedy pojawi się na tym wejściu jakieś napięcie, no i później, kiedy ostatecznie zniknie. Po wybraniu pierwszej cyfry numeru czekam na następną. Jeśli tarcza zostanie nakręcona i puszczona, dodaję nową cyfrę do numeru. Jeśli przez chwilę nie pojawi się kolejna cyfra, uznaję, że wykręcenie numeru zostało zakończone i mam już go w pamięci. No i na tej podstawie, na podstawie tego numeru, mogę sobie odtworzyć odpowiedni wiersz. Szkielet jaszczura. Tutaj muszę się pochwalić, że sam zaproponowałem, żeby w tym wypadku numerem telefonicznym był rok wydania wiersza i alternatywnie same dwie ostatnie cyfry z roku wydania i działa to, jak słyszałem, całkiem nieźle. Oczywiście czasy oczekiwania na kolejne numery i wzór na przejście z czasu powrotu tarczy na cyfrę musiałem dobrać tak trochę eksperymentalnie, ale wyszło to całkiem spoko. Jasne, jeśli coś źle wybierzemy czy pomylimy numerki, odegra nam się odpowiedni sygnał, nie ma takiego numeru. Jeszcze tylko odkładanie słuchawki. Na szczęście w tym telefonie udało mi się wpiąć bezpośrednio w styk widełek i podpiąłem do nich bez problemu pin odczytujący, czy są one zwarte z zasilaniem Pico, czy nie. Ostatecznym zadaniem było złożenie, a właściwie zlutowanie tego wszystkiego na płytce uniwersalnej, gdzie na stałe za pomocą kabli zrobiłem odpowiednie podłączenia między układami oraz umieściłem uniwersalne wkręcane styki, by móc wygodnie podłączyć to wszystko do samego telefonu. No i tak to się prezentuje wszystko złożone i wkręcone w obudowę. Na dole widać przylutowany na stałe Pico, obok przylutowany DF Player z minikartą SD. Jest on podłączony z Pico kablem zasilania i dwoma kablami transmisji szeregowej. Wyjścia głośnikowe odtwarzacza wyprowadzone są na kontakty śrubkowe, do których podłączyłem głośnik słuchawki telefonu. Z boku mamy wyjścia na kabelki z rotatora. Jeden z nich podłączony jest do zasilania, drugi do portu analogowego na Pico, a trzeci sobie wisi i nie jest używany. Ostatnie mamy widełki, których podniesienie otwiera obwód między dwoma stykami w samym telefonie. Także jeden z nich podłączony jest do zasilania, a drugi do wejścia cyfrowego w Pico. Po podniesieniu widełek zaczyna się odtwarzać dźwięk wolnej linii, a telefon czeka na wybieranie numeru. Po odłożeniu widełek przerywane jest odtwarzanie każdego dźwięku, czy to sygnału, czy wiersza, no i wtedy tarcza już też nic nie robi. Sam program obsługujący telefon jest bardzo prosty, załączę Wam go w pliku w opisie. Jedyną ciekawą rzeczą jest użycie przeze mnie w kilku miejscach wątków. Dlaczego? Otóż transmisja komend do playera i z playera chwilę trwa. Tak nawet z 1/3, 1/2 sekundy. W związku z tym postanowiłem wydawać komendy w osobnym wątku, to znaczy jeśli mam zliczać czas, a jednocześnie wydać polecenie zaprzestania grania, to wolę to polecenie wydać obok, tak by nie wpłynąć na zliczenie czasu. Nie używam tego podejścia przy wszystkich poleceniach do playera, ale tylko tam, gdzie czekanie by przeszkadzało mi w innych zadaniach. Nie będę Was tutaj już jakoś bardzo męczył, pokażę Wam ten telefon jeszcze w środowisku naturalnym. Jak słyszałem, dzieciom się bardzo podoba, mam nadzieję, że też podoba się ogólnej publiczności, gdy ta wystawa będzie otwarta już w październiku dla wszystkich. No z tego miejsca chciałbym podziękować za podziękowania za wytworzenie tego telefonu, które są widoczne tam na karteczce. Czuję się tutaj bardzo doceniony. No i też dziękuję wszystkim tym, którzy wspierają nasz kanał, czy to na Patronite, czy to na YouTubie. No i chyba na tym skończę ten filmik. Tylko się jeszcze muszę przyznać, że jeszcze nie zrobiłem telefonu do muzeum. Ten czerwony telefon jeszcze niestety nie jest gotowy, jeszcze do muzeum nie wrócił, ale mam nadzieję, że wróci już niedługo i wtedy dam Wam o tym znać. Pozdrawiam serdecznie, Bork Retrogralnia.
Co innego? Cebula. Ona nie ma wnętrzności, jest sobą na wskroś cebula do stopnia cebuliczności. Cebulasta na zewnątrz, cebulasta do rdzenia, mogła wejrzeć w siebie. Cebula bez przerażenia.